Wstrząsające było odkrycie, jakiego wiosną 1967 roku dokonała milicja na poddaszu kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego w centrum Katowic. Roje much i straszliwy fetor doprowadziły stróżów prawa do mieszkania, w którym odnaleziono rozkładające się resztki ciał kilku kobiet. Dowiedziałam się, idąc z miasta, na rogu ulicy Sienkiewicza Wojewódzkiej, zobaczyłam tłum ludzi. Podjechał radiowóz milicyjny i potem podjechała tropiarka, nie? No i też przystanęłam i z tłumu z opowiadania słyszę, że tutaj mieszka Arnold pod czternastką na poddaszu i że mordował kobiety. Że zamordował 7 czy 10, no ilościowo nie mogę powtórzyć dokładnie, bo to jest x lat. No i że w taki sposób makabryczny to robił. I jest w tej chwili w pracy i nie mają go. Makabryczne odkrycie nie pozostawiało wątpliwości, że w mieszkaniu skromnego elektryka Bogdana Arnolda doszło do serii zabójstw. Pragmatycznie to seryjni zabójcy biorą się z grupy tych, którzy nie zostali ujęci po pierwszym zabójstwie. I doszło do serii. Bo serię się liczy w Europie od trzech zabójstw plus usiłowania. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych też przeszli na te klasyfikacje, bo wcześniej serię liczono od 5 zabójstw popełnionych przez tego samego sprawcę. W efekcie w tamtej klasyfikacji amerykańskiej przyjmuje się, że w XX wieku naliczono około 200 seryjnych zabójców. Natomiast jeżeli przyjąć tę klasyfikację europejską, którą, jak powiedziałem, już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych też się posługują, no to na przykład w Polsce w okresie od II wojny światowej działało około 30 seryjnych zabójców. Śledczy od razu przyjęli zapewnik, że sprawcą jest lokator poddasza przy ulicy Dąbrowskiego, Bogdan Arnold. Ale nie znano tożsamości ofiar, bo przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów. Na podstawie fragmentów ciał oraz resztek ubrań rozpoczął się żmudny proces identyfikacji. Także pierwsze identyfikacje były identyfikacjami w ogóle zbliżenia ogólnego, że to są zwłoki ludzkie, prawda, że to są zwłoki osób wielu i dopiero późniejsza segregacja i dokładne badania już w prosekturze po przewidzeniu dały te elementy naukowego poznania medyczno-sądowego w związku z zapytaniami prokuratora, o co chodzi, czy to chodzi o zabójstwa, o przyczyny śmierci i o identyfikację tych osób. Po wstępnej selekcji i skompletowaniu ciał stwierdzono, że w mieszkaniu Arnolda znajdują się zwłoki 4 kobiet. W ustaleniu szczegółów zabójstwa liczył się każdy detal. Pomocne były nawet muchy. I bardzo istotnie są poznawczo, jeśli chodzi o czas, okres dokonania zbrodni. No, jeśli zostawały kokony, to każdy cykl zostawiał jakby nową warstwę kokonów. Można było w tym okresie, to była mucha plujka. I można było ewentualnie powiedzieć, ile tych cyklów larwarnych było i porównać to z wynikami rozkładu zwłok. Z obliczeń wynikało niezbicie, że od pierwszego zabójstwa minęło już ponad pół roku. O sposobie działania mordercy wiele mówiły przedmioty znalezione w mieszkaniu. Młotek, fragmenty zawiązanej pończochy czy zaciśnięta pętla z drutu pomogły biegłym w ustaleniu prawdopodobnych przyczyn śmierci. Jeśli jest upływ duży czasu, to jak my możemy o przyczynie śmierci mówić? Ja mówię o probabilistyce poprzednio, że my się przybliżamy w tej opinii, bo jeśli ta pętla była tak zaciśnięta, że szyja się nie mieściła, bo zmierzyliśmy, prawda, dymensję przeciętną, jeśli ona miała 15 cm, to wiadomo, że można drogą wtedy dedukcji dojść do tego, że ta przyczyna śmierci jest związana z zamknięciem dróg oddechowych.
Co do identyfikacji zamordowanych kobiet, sprawa była zdecydowanie trudniejsza. Przy tak daleko posuniętym rozkładzie ciał, pobieranie odcisków palców czy wykonanie odlewów twarzy nie wchodziło w grę. W jednym z przypadków pomogły badania stomatologiczne, a raczej analiza materiału, z którego wykonane były plomby. Niezwykle pomocna okazała się też metoda superprojekcji. Na podstawie kształtu czaszek wykonano plastyczne rekonstrukcje wyglądu twarzy zamordowanych kobiet. Ostatecznie udało się zidentyfikować 3 z 4 ofiar Bogdana Arnolda. Były to śląskie prostytutki. Maria B., Stefania M. i Helga S. Śledczy zaczęli sobie zadawać pytanie, z jakiego typu przestępcą mają do czynienia. Bo motywacje seryjnych morderców bywają różne. Najogólniej rzecz biorąc, dzieli się ich na tak zwanych misjonarzy i hedonistów. Misjonarzy to ci, którzy zabijają z poczuciem misji. Na przykład atakują pary mieszane, bo był taki grasujący w Stanach Zjednoczonych, bo uważają, że należy zabijać wszystkich tych, którzy kalają czystość rasy i tak dalej. Albo uważają, że tak im podpowiada zły duch albo Duch Święty, w zależności od tego, jaka postać obłąkania jest im dana. Natomiast hedoniści są bardzo zróżnicowani. To nie jest tak, że między nimi są tylko tacy, którzy zabijają dla zaspokojenia potrzeby seksualnej. Oczywiście są tacy, ale i oni stanowią znaczący odsetek, ale oni absolutnie nie wyczerpują tego katalogu, bo oprócz nich są tacy, którzy zaspokajają swoją własną potrzebę zabijania, potrzebę dominacji, którą realizują poprzez tyranizm. Możliwość takiej totalnej, całkowitej władzy nad ofiarą. Możliwość wykonania z nią, a później z jej ciałem, dowolnych manipulacji była źródłem olbrzymiej satysfakcji dla tych ludzi. I mówię o tym, bo jest to pewien mechanizm wzmacniający ten fenomen seryjności. Bogdan Arnold jest osobą, którą też trudno zakwalifikować, choć byłby chyba najbliższy tej grupie misjonarzy z uwagi na to na postać ofiar, jakie preferował, że to były kobiety trudniące się nierządem. On się tłumaczył tak potem, powiadał, że one same chciały, prawda, w zasadzie on nie miał żadnej motywacji bezwzględnej. Chciał zwabić, mieć partnerski stosunek, prawda, nie miał pieniędzy, więc za piwo, ja pamiętam jego tłumaczenia, chciałby się widzieć. Chciałby, żeby one szły, było to już niedaleko, bo to Sienkiewicza, to było wszystko na tym przejściu podziemnym Starego Dworca na Mariackiej. No i on, jak chciała, to on potem mówił, to był jej wybór. Tak tłumaczył. On tutaj przebywał chyba 2 lata, mieszkał w tym mieszkaniu strychowym. I dopiero gdzieś tak właśnie, po jakimś 1,5 roku, zaczęło nas niepokoić, co nas zaczęło niepokoić, a szczególnie mnie, która mieszkała pod nim, bo to mieszkanie było usytuowane nad tamtą częścią gospodarczą, więc nad moją służbówką ustępy. Co nas zaniepokoiło? Przykre zapachy. Drugie, masa robactwa, much robactwa. I tego robactwa takie było multum w moim mieszkaniu, że ja zgarniałam na przykład w Ustępie, bo one przedostawały się tą drogą kanalizacyjną na łopatkę. Tyle tych larw było.
I to samo w kuchni, ponieważ w kuchni przewody elektryczne były wykorzystywane przez były przewody gazowe, to one się dostawały mi tym, te robactwo mi się dostawało i spadało mi dosłownie na głowę, na talerze, na wszystko, to jest raz. A drugie, dostawało mi się tą zlewem. Bezpośrednio przy zlewie była kuchenka, gotowanie, nieraz mi coś taka ciecz cuchnąca wyskoczyła, więc ja oczywiście miałam powody do denerwowania i kiedyś się z nim bardzo krótko rozprawiłam. Pikowałam, bo on z pracy wracał i otworzyłam drzwi i w ten czas mu wygarnęłam, co on tam robi na strychu. Powiedziałam, co pan tam robi na strychu, że pan ma tyle robactwa, smrodu. A proszę pani wie, ja nie mam ustępu, mam kanał otwarty, to z kanału, robactwo z kanału i tak dalej. Ja mówię, ten zapach to właśnie, to są ten zapach fekali. Mówię, wie pan co, tak mój nos to jest bardzo czuły na te zapachy i ten zapach mi powiedziałam, nie przypomina zapachu fekali. To jest zapach rozkładający się trupów, powiedziałam. To jeszcze mam takie doświadczenie z okresu wojny, okupacji frontu. I jeżeli powiedziałam panie Arno, nie zrobi coś z tym porządku, to ja po prostu zgłoszę to na policję. To mi się to wszystko nie podoba. No tam ludzie zauważali wcześniej, że wyłażą robaki tam spod drzwi, że cuchnie takimi jakimiś tam, no ale jakoś to trwało i nikt specjalnie tym się nie interesował. A on wychodził do pracy, przychodził pracować, pracował podobno solidnie, no bo jak się utrzymywał sam, to musiał coś jeść. No a jakie tam z tego miał zyski, że je mordował, no to nie wiem, bo chyba pieniędzy przy sobie nie miały. No jakieś zboczenie. Te zabójstwa mogły być na tle, jeśli przyjąć normalność psychiczną tego człowieka, bo to jest do końca dla mnie, to jest wątpliwe. Ale jeśli przyjąć, że to się w kategoriach normalności ta osobowość mieściła, to jest to wyraz zboczenia chyba, ta seria zabójstw w zakresie realizacji sadyzmu i nekrofilii nawet. Równolegle z identyfikacją ofiar trwało poszukiwanie zabójcy. Bogdan Arnold przez tydzień się ukrywał. Wreszcie sam zgłosił się na milicję. On się sam zgłosił, bo policja go nie zastała, jakiś czas się ukrywał. Policja go poszukiwała, milicja w ten czas poszukiwała, on nie miał możliwości ukrycia się, sam się zgłosił na tej milicji. Podejrzewany o zabójstwa lokator poddasza Bogdan Arnold nie tylko sam zgłosił się, ale też prawie natychmiast przyznał się do winy. Do czterech zarzucanych mu morderstw dorzucił i kolejne. Przyznał, że otruł także jedną ze swoich trzech żon. W trakcie przesłuchań przestępca chętnie i z detalami opowiadał o swoich zbrodniach. Swoją pierwszą ofiarę, Marię B., Bogdan Arnold poznał w katowickim barze Kujawiak. Było to w październiku 1966 roku. Jak zeznał, kobieta sama go zaczepiła, prosząc o kupienie piwa. Arnold do piwa zamówił także kilka setek wódki, które wspólnie wypili.